Dzień dobry. Chciałem pokrótce streścić to, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji, a mianowicie po serii kilku lekcji, na których zajmowaliśmy się własnościami gazów i a także własnościami cieczy. Wspólnym mianownikiem tego wszystkiego to było ciśnienie, zjawisko ciśnienia. Dzisiaj chciałbym przejść do omawiania własności cieczy. No i żeby uporządkować sobie to wszystko, no to skoncentrujemy się na H2O, na substancji chemicznej zwanej H2O. W stanie ciekłym popularnie nazywa się ją wodą, ale dla nas woda to będzie H2O w stanie ciekłym. Oprócz tego H2O występuje w stanie gazowym jako para wodna. To jest bezbarwny gaz, bezwonny gaz, bezwonny i bezbarwny. I to nie jest to, co widać wylatującego z czajnika, z dzióbka czajnika, kiedy w czajniku gotuje się woda. To już jest mgła, cząsteczki, czyli H2O w stanie ciekłym, maleńkie cząsteczki wody, H2O, para wodna skrapla się. Po tym, jak wylatuje z dzióbka czajnika i jest w kontakcie z chłodnym powietrzem otaczającym czajnik. No i oczywiście H2O może być też w stanie stałym, to jest lód i wszyscy wiedzą, co to jest lód. No i zaczęliśmy badanie własności cieczy od porównywania z własnościami gazów. Nie mamy wprawdzie możliwości stworzenia pary wodnej w takiej ilości, żeby wypełnić ją 1,5-litrową butelkę, no ale porównywaliśmy własności 1,5-litrowych butelek, z których jedna wypełniona była po sam czubek, po sam korek wodą, a druga powietrzem. No, własności gazu, butelki z parą wodną nie będą specjalnie różne od własności butelki z powietrzem. No więc pierwsza rzecz, którą żeśmy sprawdzili, to, że butelkę z powietrzem można ścisnąć. W pewnym momencie stawia owszem opór, ale bo wiemy, że ciśnienie gazu rośnie, jeżeli zmniejszamy objętość zbiornika, ale można ją ścisnąć. Natomiast butelka z wodą, wody ścisnąć jest bardzo trudno. Woda jest nieściśliwa w odróżnieniu od powietrza. Ciecze są na ogół nieściśliwe. I no to też wszyscy to wiedzą, jak ktoś na dechę skoczył z pomostu w czasie wakacji do jeziora i potem bolał go brzuch, bo poczuł, że woda jest, tak potocznie mówi się, twarda, tak? No właśnie to związane jest z faktem, że jest nieściśliwa. Gdy padając na wodę, chcielibyśmy, żeby woda się roztąpiła, ustąpiła, ale nie jest elastyczna, nie ustąpi, jest twarda. No, drugą własność, którą dość łatwo jest ustalić, to jest druga własność jest taka, że no, butelka z gazem jest dużo, dużo lżejsza niż butelka z wodą. Obie mają taką samą objętość, a zatem gęstość, która jest stosunkiem masy do objętości, no taki ułamek, jeżeli mianownik jest taki sam, to będzie tym większy, im większy jest licznik, czyli H2O w stanie ciekłym ma większą gęstość niż H2O w stanie gazowym. A to jest kolejna informacja. No i to można też zobaczyć w taki sposób, że powiedzieliśmy sobie, omawiając własności gazu, że w takiej 1,5-litrowej butelce mieści się mniej więcej przy takiej pokojowej temperaturze i przy ciśnieniu atmosferycznym, mieści się mniej więcej 4 razy 10 do 22 cząsteczek H2O. To jest czwórka i potem 22 zera. To jest bardzo duża liczba. No, ta sama liczba cząsteczek H2O mieści się w 1,2 grama wody. No i odważaliśmy, tak, na naszych wagach, odważaliśmy pipetą, nalewaliśmy do takiego małej miarki, ile to jest 1,2 grama. No i to nie było wiele, prawda? Więc pomimo, że liczba cząsteczek, która znajduje się w tej wodzie, jest taka sama mniej więcej jak liczba cząsteczek, która by się znalazła w tej 1,5-litrowej butelce, gdybyśmy wypełnili ją parą wodną. No i teraz skąd to się bierze? No, to się bierze stąd, że
gazy i ciecze zbudowane są inaczej. Wiecie już, bo żeśmy o tym rozmawiali, że w przypadku gazów cząsteczki są oddalone od siebie i tak naprawdę poruszają się swobodnie, nie oddziałują ze sobą. No, od czasu do czasu któraś z tych cząsteczek się zderzy z sąsiednią cząsteczką. Latają bardzo szybko i przez to to moje, mówiliśmy o tym, że w temperaturze pokojowej to w przypadku cząsteczek O2 tlenu cząsteczkowego to będzie tam 450 czy 500 metrów na sekundę. To jest dość duża szybkość. I też przez to dość często się zderzają, tak? I często zderzają się ze ścianami naczynia, można powiedzieć, że są, że w zasadzie na własności gazu ich oddziaływania nie mają wpływu i latają sobie tutaj tak zupełnie swobodnie. No, czasem się zderzą ze sobą, owszem, ale to jest taka bardzo luźna struktura. Innymi słowy, w tej objętości tych cząsteczek nie jest wiele i dlatego aż w tak dużej objętości jest ich tyle, ile w tych w tej 1,5-litrowej objętości jest ich tyle, ile w tej maleńkiej ilości tutaj 1,2 grama wody, tak? 1 gram wody, 1 centymetr, woda ma gęstość 1 gram na centymetr sześcienny, w związku z tym to jest 1,2 centymetra sześciennego, naprawdę niewiele. No i w wodzie jest inaczej. Ja tutaj stworzyłem taki graficzny obraz cząsteczki H2O, dwa wodory, jeden tlen. Zmniejszyłem je odpowiednio i w wodzie te cząsteczki są bardzo blisko siebie, znacznie bliżej siebie i oddziałują ze sobą. Oddziałują ze sobą siłami elektrycznymi. O, tutaj zapomniałem jeszcze napisać, narysować. Niewątpliwie te dwie cząsteczki też są blisko siebie i będą ze sobą oddziaływać. To, co jest ważne, to to, że oddziałują z najbliższymi sąsiadami. O tym trzeba pamiętać, tak? Pamiętacie, badaliśmy siły elektryczne przy pomocy elektroskopu i to wyglądało tak, że te ładunki oddziaływały ze sobą na odległość, tak? Listki się rozchylały, jak z laseczkę potartą czy pałeczkę potartą zbliżałem do tego gwoździa elektroskopu, nie musiałem jej dotykać. Więc to są tego typu oddziaływania, ale one bardzo szybko maleją. To są oddziaływania przyciągające, ale bardzo szybko maleją, jeżeli cząsteczki się od siebie oddalają. Więc to napiszę tutaj. Oddziaływanie z najbliższymi sąsiadami. Te siły, którymi cząsteczki wody oddziałują w ten sposób między sobą, nazywają się siłami spójności, tak mówimy na nie. Siły spójności. No, nazwa jest usprawiedliwiona, bo dzięki temu jakby woda zachowuje spójność, tak jest, można powiedzieć, że trzyma się siebie, nie rozpada się na poszczególne cząsteczki H2O, a gaz na przykład no, wypełnia całą objętość i te cząsteczki między sobą praktycznie się nie komunikują. Tu tak nie jest. Cząsteczki, ta na przykład czerwona tutaj, którą wyróżniłem, ona oddziaływuje z wszystkimi swoimi najbliższymi sąsiadami. No i to oddziaływanie powoduje, że woda ma jeszcze jedną interesującą własność, o której będziemy mówić na kolejnych lekcjach. Mianowicie popatrzcie, ta czerwona cząsteczka H2O otoczona jest innymi cząsteczkami wody z każdej strony, ponieważ znajduje się wewnątrz tej objętości wody. No i w związku z tym te cząsteczki oddziałują z nią i ciągną ją we wszystkie strony mniej więcej tak samo. Jeżeli spojrzymy na tą zieloną cząsteczkę, nie wiem czy dobrze widać, że ona jest zielona, to ona oczywiście jest na powierzchni i powyżej tej powierzchni jest powietrze, a oddziaływanie wody z cząsteczkami powietrza jest dużo, dużo słabsze. Innymi słowy, ta cząsteczka wody ciągnięta jest tylko do środka, do wewnątrz objętości. Można powiedzieć, że te siły spójności nie chcą pozwolić tej cząsteczce wydostać się do atmosfery. To powoduje, że jak cząsteczka wody zbliży się do powierzchni, to jest ściągana z powrotem do środka. Innymi słowy, to powoduje takie zjawisko, jakby
powierzchnia wody była taką elastyczną błoną, która owszem, no może się napiąć, ale potem ta elastyczność powoduje, że z powrotem się ściągnie, może się rozciągnąć, ale potem ta elastyczność powoduje, że z powrotem się ściągnie. No i to zjawisko nazywa się napięciem powierzchniowym, no i będziemy sobie go badać na następnej lekcji. Mam nadzieję, że to streszczenie jest pomocne. Dziękuję bardzo.